Kilka dni temu w ręce trafił mi taki dokument, który został podpisany przez papieża Franciszka. Nie wiem, czy przez niego napisany, to zapewne nie, ale podpisany przez niego, jakby to powiedzieć, taka mowa okolicznościowa przy okazji przyznania jednej z watykańskich nagród, mającej na celu podkreślanie znaczenia języka łacińskiego we współczesnym świecie. Tekst ten no, mówi te wszystkie dosyć, można powiedzieć, takie banalne, znane, ale ważne ogólniki na temat łaciny, czyli że jest to klucz do zrozumienia klasycznych tekstów, które ukształtowały cywilizację Zachodu. Tak, wiadomo, jest to język też ważny dla teologii. Też papież tam omawia nagrodzone dzieła, bo to jest nagroda dla badaczy języka łacińskiego, więc omawia tam w tym tekście te prace, które otrzymały wyróżnienie. Ale to jest oczywiście bardzo ciekawe zjawisko, prawda, że papież Franciszek chwali łaciników, mówi, jaka to łacina jest ważna. W innych swoich książkach i wypowiedziach znów mówi, jak ważne jest dla cywilizacji, dla kultury, żeby szanować starszych ludzi, dziadków, ich mądrość, to, co nam przekazują z przeszłości. Ale jednocześnie, gdy tylko temat zaczyna dotyczyć liturgii łacińskiej, natychmiast te wszystkie papieskie mądrości, jakby to powiedzieć, się wyłączają i następuje zupełne odwrócenie wektorów. To znaczy, po prostu następuje wezwanie do likwidacji przeszłości. No tak to w praktyce wygląda. Ale tak naprawdę chciałem troszkę o czymś innym dzisiaj porozmawiać i zaraz do tego tematu przejdę, tylko proszę Was jeszcze o subskrybowanie kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, udostępnianie moich filmików, też komentowanie, oznaczanie dzwoneczka powiadomień. Wiecie co robić. Dobrze, ale poruszyłem ten temat łaciny z troszkę innego względu, to znaczy, to jest niesamowity ten przeskok, tak, u papieża Franciszka i drużyny Franciszka pomiędzy właśnie takim teoretyzowaniem na temat tego, jak ważne jest dziedzictwo, z praktycznym wycinaniem dziedzictwa. I pytanie, co tam w głowach tych ludzi się uruchamia, kiedy zaczynają myśleć o liturgii katolickiej i nie są w stanie połączyć jej istnienia, tradycyjnej liturgii katolickiej, jej istnienia z tym, no, takim deklarowanym tradycjonalizmem, tak, w różnych sprawach. Oczywiście w przypadku papieża może być to kolejny przykład takiej dwójmowy z jego strony, tego podwójnego opowiadania dla różnych publiczności, tak. Często te piękne deklaracje papieża na jeden temat układają się w zupełnie inną praktykę. Na ten sam temat, a w innej już kwestii mamy do czynienia z zupełnie takim podejściem, prawda, zgodnym z liberalnym, z myśleniem liberalnych hierarchów, teologów, a gdzieś tam tylko się szepnie konserwatystom: nie przejmujcie się, nie przejmujcie się, nie, to tak naprawdę nie będzie. No i wielu jakby przyjmuje to za dobrą monetę, bo co ma robić? No tak było przecież w kwestii wielości religii i deklaracji z Abu Dhabi, potem takiego dziwnego tłumaczenia biskupowi Schneiderowi, które po prostu wyglądało jak kłamstwo, tak? Znaczy, biskupowi Schneiderowi papież opowiedział, że to rzekomo po prostu taka nie za dobra redakcja tego tekstu i oczywiście chodziło o to, że Bóg dopuszcza inne religie, a nie chce. No ale ostatnio się dowiedzieliśmy, prawda, w Singapurze, że jednak chodzi o to, że dobrze, jest wiele religii i wcale chrześcijaństwo nie jest wyjątkowe. No to po prostu jest sprzeczne z objawieniem się Boga w Jezusie Chrystusie, jedynym Zbawcy, jedynym Panu. Ale dlaczego poruszyłem ten temat właśnie tej nieciągłości? Dlatego, że mamy bardzo ciekawą wypowiedź
kardynała Rysia dzięki pracy portalu PCH24 i szczególnie tu Paweł Chmielewski stał się podającym, można powiedzieć, pytającym i podającym odpowiedź nam. Na pytanie o to, co ma oznaczać ta synodalna zapowiedź jakiejś nowej reformy liturgicznej, liturgii, która miałaby być bardziej synodalna, kardynał Ryś odpowiedział w taki sposób. Prefekt tej dykasterii, czyli dykasterii kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, kardynał Roach, wielokrotnie podkreślał, że reforma liturgiczna nie została jeszcze w Kościele w ogóle zrealizowana. W ogóle. Chodzi o reformę, którą zlecił Sobór Watykański II i która miała polegać tylko na przejrzeniu dokumentów. To Sobór zlecił. Przejrzenie ksiąg liturgicznych, tak? W tym sensie. I tak naprawdę cały ten pomysł na rewolucję w postaci Novus Ordo Missae z wielkim trudem da się powiązać z tym, co ojcowie soborowi polecili kościołowi. W reformie liturgicznej, czytamy dalej z wypowiedzi kardynała Rysia, chodzi o aktywne uczestnictwo każdego w liturgii. Jeśli liturgia ma, owszem, zrozumiały język, jeśli odwrócono księdza twarzą do zgromadzenia, jeśli wydano nowe księgi, ale w dalszym ciągu liturgia wygląda tak, że to jest teatr jednego aktora, to znaczy jest ksiądz i na tym się kończy zgromadzenie ludzi aktywnych w kościele, to znaczy, że reforma się nie wydarzyła, dodał. Idzie o to, żeby reforma liturgiczna wreszcie została w kościele zrealizowana, w tym, co jest jej duchem, a co nie jest tylko jej zewnętrzną formą. Aktywne uczestnictwo każdego jest kluczem do zrozumienia liturgii w sposób synodalny, to znaczy wspólnotowy, podkreślił kardynał. No to jest piękny ten tekst, naprawdę. Po pierwsze, mamy takie pomieszanie, tak? To znaczy, że mamy teraz nową ideologię, tak? Synodalności, która musi być zastosowana wszędzie. Nawet jeżeli będzie działała po prostu w sposób niszczycielski. No bo zasada synodalności dotyczy pewnej wspólnej rady biskupów na temat kościoła, nauczania, rozwoju nauczania, czy stwierdzania jakichś potrzeb dyscyplinarnych i określania takich kwestii. Teraz, kiedy mamy synodalność ogłoszoną jako taką ideologię, która ma kierować wszystkim, będzie to wpychane, gdzie się tylko da. W przypadku liturgii oznacza to de facto tak zwaną demokratyzację. Demokratyzację liturgii, która już niestety w dużej mierze nastąpiła i liturgię zniszczyła. Liturgia nie jest zgromadzeniem, w sensie eklezja, tak? Nie jest takim miejscem, gdzie po prostu się gromadzimy i debatujemy, tylko jest miejscem formacyjnym. Tak? Jeżeli Sobór Watykański II mówi o tym, że liturgia jest źródłem i szczytem, to znaczy, że w pewnym sensie liturgia jest jakby gdzieś takim wyznaniem wiary w akcji, w działaniu. Tak? Ponieważ tam wydarzają się na każdej mszy święte tajemnice związane z męką Pana Jezusa. Tam jest przede wszystkim to miejsce pierwszego czytania Pisma Świętego. Tam jest to miejsce też pierwszego głoszenia. W tym sensie to centralny punkt życia Kościoła, z którego my czerpiemy. Tak? Synodalna liturgia będzie oznaczała co? Będzie oznaczała tak naprawdę ubóstwienie wspólnoty, oddawanie chwały własnym talentom, oddawanie chwały sobie nawzajem. Tak, ponieważ będzie po prostu takim adorowaniem tego, że jesteśmy razem, bo oczywiście no, nie może być tak, że ktoś tam będzie głoszącym, a ktoś będzie słuchającym. Po prostu wszyscy będą tam się razem cieszyć i klaskać w dłonie, i śpiewać, i skakać. Czyli mniej więcej to, dzięki czemu moim zdaniem w dużej mierze kardynał Ryś, arcybiskup łódzki, został kardynałem. No i to jest jakby ta propozycja, którą tu widzimy i która jest dokładnie przeniesiona z tych mitologii, jakie w latach 70. w tej takiej nienawiści antyliturgicznej głoszono, próbując jakby to powiedzieć zreformować liturgię, tak naprawdę nie rozumiejąc jej zasad, nie rozumiejąc, że to nie chodzi o żadnego aktora. W starym mszy nie było żadnego aktora. Ksiądz był odwrócony
w stronę Boga i prowadził lud do Boga, który był obecny w tabernakulu. Można powiedzieć, że stara msza to jest lud kroczący za kapłanem. Nie ma tam żadnego aktorstwa, tak? Aktorstwo się pojawiło dopiero po odwróceniu kapłana przodem, tak? Do nas wiernych, kiedy to właśnie mimika, twarz, zachowanie, głos, te wszystkie różne rzeczy, które charakteryzują księdza, nagle stały się bardzo, ale to bardzo ważne i tak naprawdę skupiły naszą uwagę. Twarz księdza skupiła naszą uwagę, zamiast krzyża, czy zamiast obecności Pana Jezusa w tabernakulum. Co będzie oznaczała ta demokratyzacja, która no, ma się wiązać z tym, żeby wreszcie było aktywne uczestnictwo, tak? Moim zdaniem ta klęska reformy liturgicznej w dużej mierze polega na tym, że pokazała, że w liturgii ludzie wcale nie chcą być aktywni. Albo nie chcą być aktywni bardzo. W sensie takim zewnętrznym. No tak, oczywiście trochę może śpiewamy, trochę wstajemy, klękamy, zmieniamy te postawy, ale na przykład znacznie mniej śpiewamy niż to miało miejsce w czasach przedsoborowych, kiedy kościoły, nawy po prostu były śpiewające. Tak naprawdę liturgia nowsza, która miała być taką liturgią aktywizującą, stworzyła Kościół jeszcze bardziej bierny, jeszcze bardziej poddany jedynie pewnym, niektórym nakazom, tak, dotyczącym takiej akcji liturgicznej, czyli właśnie wstawanie, siadanie i tak dalej. Więc myślę, że dojdzie do tego pogłębienia, jeżeli oczywiście coś tego typu reforma zostanie przygotowana, do pogłębienia jeszcze bardziej tego problemu, który jest, a który nie występował w dużej mierze w starszej formie. To znaczy zdemokratyzowane zostanie prezbiterium. Tam będą się działy cuda. Tam będą świetcy kręcić się za ołtarzem w czasie przeistoczenia. Będzie głoszenie kazań przez świeckich, tak? Księża będą gdzieś siedzieć z boku. Komunie będą rozdawali sobie ludzie nawzajem. No można sobie taki postęp liturgiczny wyobrazić. A jednocześnie, ponieważ wszyscy mają być aktywni, zostanie dokręcona dyscyplinarna śruba tym, którzy siedzą w ławkach w nawie. Bo na tym przecież polegała w dużej mierze taka antropologicznie i socjologicznie rzecz biorąc reforma liturgiczna. Przed soborem, czy przed reformą, może przed reformą, powiedzmy tak, w dużej mierze w nawie panowała wolność, która była ewentualnie regulowana przez pewien obyczaj. Ryt nie regulował tego, jak ludzie się mają zachowywać w ławkach. Natomiast istniało, jakby to powiedzieć, istniał stricte porządek, istniała dyscyplina dotycząca tego, jak ma się zachowywać ksiądz. Ksiądz był takim ludzkim narzędziem, tak, w ręku Boga, tak, za ołtarzem. Właśnie po to, żeby w precyzyjny sposób obrazować, podawać, katechizować, dawać uczestnictwo, tak, w rzeczywiście świętym takim misterium. Właśnie o to chodzi, że msza jest takim związkiem między słowem, aktem, Bożym działaniem, tak, które wprowadza każdego wierzącego w najgłębszą prawdę wiary i niejako go przemienia za każdym razem. To jest taki przekaz, który jest poza, czy obok, czy równolegle, czy dopełniający jakiś przekaz dyskursywny. Tam jest i wydarzenie, i słowo, i akcja, tak? Tymczasem właśnie po reformie liturgia zamieniła się w taki stand-up jednego aktora, powtarzalny, nudny, a często jeśli wzbogacany przez jego osobiste słowo, no to niejednokrotnie także żenujący, rozłażący się gdzieś w szwach, tracący swój rytualny charakter. To antropologowie świeccy w latach 70., kiedy rozwijała się taka teologia rytuału, bardzo dobrze napisali, że rytuał w religii ma to takie znaczenie w naszej religii, byśmy powiedzieli, katechizujące też, tak? ale też wszczepiające, bo to nie chodzi tylko o taką edukację religijną, ale wszczepiające bezpośrednio w źródłowe doświadczenia religii. No i to właśnie się działo w
w tradycyjnej liturgii, to się dzieje w tradycyjnej liturgii, szczególnie, że teraz tradycyjna liturgia jest zwykle wszędzie, łącznie z Bractwem Świętego Piusa X, odprawiana w gruncie rzeczy w taki już odświeżony sposób przez wskazania Soboru Watykańskiego II. Nie ma takich zjawisk jak zaśpiewywanie całej mszy jakimiś pieśniami, czy rozdawanie komunii świętej, nie wiem, niezależnie zupełnie od akcji, głównej akcji liturgicznej. Takie rzeczy się po prostu nie dzieją. Msza została w jakimś sensie oczyszczona i jakby skupiona została w czasie tej liturgii uwaga na tym, co potrzeba. Natomiast tutaj możemy się spodziewać właśnie przeistoczenia się w jakąś taką formę albo właśnie pogłębienia tego bałaganu przy ołtarzu i totalitaryzacja po prostu zachowania ludzi w nawie, albo skoro aktywność ma być większa, nic z tym nie możemy zrobić, to będziemy się msza zamieniać w jakiś taki piknik, prawda? Gdzie już w ogóle pewne formy będą coraz trudniej zauważalne, wszystko to się będzie rozmywało w postaci takich nieostrych zdarzeń. No może właśnie, może już zamiast czytań to będziemy mieli już małego księcia Saint-Exupéry'ego z Zambon czytanych, jak to w latach 90. w kościołach na zachodzie eksperymentalnie się zdarzało, że Pismo Święte było zastępowane jakąś inną humanistyczną, świecką lekturą. Także tak widzę ten pomysł i to w pewnym sensie też wyjaśnia tę nieciągłość pomiędzy z jednej strony tradycjonalizmem, takim jakby się zdawało papieża Franciszka, czy konserwatyzmem, a wrogością do własnej tradycji. No to jest ta charakterystyczna dla drugiej połowy XX wieku nienawiść do form, tak? Taka nieco posthipisowska, postbitnicka, ale też wynikająca z takiego silnego resentymentu przeciwko kulturze Zachodu, przeciwko chrześcijaństwu. No i tak widać, to jest formacja papieża Franciszka i on ją podaje dalej. W ogóle to jest kompletnie sprzeczne z jakimikolwiek, jeżeli byśmy brali pod uwagę takimi trendami w myśleniu nowoczesnych antropologów, czy nawet w myśleniu takich praktycznych psychologów społecznych, którzy dzisiaj mówią, jak to ważny jest rytuał w naszym życiu codziennym, a Kościół niszczy swój rytuał i zdaje się, że to ma pójść dalej w tym kierunku. Dzięki Wam za uwagę, trzymajcie się i do następnego odcinka.